siema, witajcie w gruzym namiocie. Jak widzicie, została? Wpadła do nas zima. No i chłopacy, raczej jak widzieliście na ich odcinkach, były prowadzone święta, był stół wigilijny, były gadanie, jakieś tam przywoływanie Mikołaja czy kogoś było, nie wiem. Oni wierzą w Mikołaja, ja im mówię, że go nie ma. No i w tym odcinku postanowimy im go udowodnić im, że go nie ma. No, proste. Ja się wysłowić coś nie potrafię, to chyba z tego mrozu. No, ale w każdym razie udamy się najpierw najprawdopodobniej do Lokara. I myślę, że jego łatwiej będzie przekonać, że Mikołaj nie istnieje. Dlatego nie mam zamiaru tutaj więcej siedzieć. Robi się noc pięknie, fantastycznie wręcz. Będę chodził po wiosce, w zimę, w nocy. Będę odmarzał moje jajeczka świąteczne. Co? A ty czego tam wypatrujesz? No co, siedzę, cieszę się powietrzem świeżym. Aha, umyłeś się. Tu mi przynajmniej nikt nie beka w twarz. Ale to, ja nie bekam. Co robisz? Używam mocy. Smok ryczy, co? Tak, żebyś wiedział. No, ale stwierdziłem, że skoro wy macie te swoje święta, wierzycie w Mikołaja i tą wszystką całą, no. To wszystko, tą całą magię, tę choinkę, tą owcę, te drzewo. Chciałem powiedzieć żart o... Nie, odpuść sobie. Ważna sprawa. Sam się zmachałem. Nie masz tak daleko od domu, nie przesadzaj. Cio, okay. Widziałem 8 latających koni. Co? I nie ma Mikołaja. Potwierdzam. I teraz mówisz, że nie ma Mikołaja? No bo nie ma, on nie istnieje. Słuchajcie. A to nie powinny być renifery? No właśnie. Może to były renifery, ale wyglądały jak konie. Wylądowały u mnie za domem. On opłacił jakiegoś aktora. Serio? Żeby konie latały, opłacił? Tak. Słyszałeś kiedyś o postprodukcji? A widziałeś kiedyś latającego konia? Tak, jak rzucisz go z klifu, to będzie latał. A, coś w tym sobie. Ale on nie ma klifu przy domu. Ale ma dach. No właśnie, dlatego słuchajcie, ale idziemy, ma dach. Idziemy, chodźcie. I mamy wysokie drzewo. No. Nieprawda, ja Mikołaj istnieje tam. Nie istnieje, no. Rozsiąż jakiś ferment. Tu twój stary, co? Tu se leciał. Co? Psiu. Tam se leciał. Widzisz? I tam nie ma klifu. Psiu. No i z czego leciał? I tam się coś pali. Twoja... Co się... Nie ma. Czemu tu jest kawałek farmy? O, jest koń. Zobaczcie, dowód. Ej, faktycznie. Dowód. No, ale, koń, co? To nie, ale koń to nie renifer. Mikołaj ma mieć renifery. A tam jest więcej. Raz, tak. Chłopaki, weźmiesz mnie, a! No i go porwali, straszyliśmy. Nie kłamałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mimo, że matury z matmy nie zdałem. Bo a, się... piątka stary, ja nawet nie podszedłem. A, trzej debili. No, pięknie, ładnie. Ej, czemu ten koń chodzi mi po... Hello darkness, my old A czemu koniec nie śpiewa? I've come to talk with you again. Przyjaciele, czemu on tutaj jest? Iglo. Ciepło! A czemu to jest akurat za twoim domem? Na moje to zbudowałeś ty! Nie, ja nie zbudowałem. A co jest w środku? Ej, ale w sumie teraz już masz domek. Ała! Nie! Spakuj się! Ała! Cześć! Ała! Miękkie lądowanie! O! Miękkie lądowanie! Dimitr! Dimitr! Stary, spójrz na gruby na dole, a tu jest Dimitr! Dimitr, przytyło ci się? Nie, no nie tak się, nie ładnie, nie mówię się tak. Dimitr, aleś ty się ulał. Kto z... Ale sobie czy na obiadek się też... Ja. No kto po obiadku wigilijnym nie czuje, że przybrał parę kilo? No to jest coś... Aż się zesrał. Dostałem jajko. Maszynikiem. Dobra, gruby na dole, no to już nie ma go na dole. Czyli co, spływamy? Mamy tam pływać? Coś jest? No to wypłyniecie, bo się umyjesz, ty drugi. Dobra. Idziesz. Ej, no. Dobra, Dimitr, zakupujemy ich, pozbywamy się, a obdzielimy pół na pół. Ej! Dobra, pilnuj wyjścia. Słyszałem to, Grizu! Nic nie słyszał tam. O matka. Ale tu ciasno. Ty! Ale tu ciasno! Grizu! Bierz go, Grizu. Mikołaj! No, w sumie? Mikołaj! Co by tu robić? Udowadniamy, że istniejesz. Że, no właśnie, tak, dokładnie. To jest przebieraniec.
Jezu, ja stąd wychodzę. To jest przebieraniec. No ale to... Gdzie ten? Damian! Damian! Zostaw go, może musi ochłonąć po tym. Na przerwę? Mikołaj ma przerwę? Nie można sobie to nie jest Mikołaj, to jest przerwa! Po czym? Jaka przerwa? Po czym? Po prezentach, których nie dostaliśmy? Ej, czemu nie dostaliśmy prezentów? No właśnie. Ty nie wierzysz, co? Nagle teraz jest prezent? Dobra! No to jest tak przebieraniec. Jakby to był prawdziwy Mikołaj, to każdy by dostał prezent. Dobre pytanie. Widzisz? Widzisz? To przez to, że ty nie wierzyłeś. Ała, no jakże? Pakuj no, walizę, chłopie. Widzisz? Damian, widzisz, gdzie mówiliście? Ty jesteś? Ja, chłopnąć spotkał Mikołaja. Płynę. Jak mi grozi? Płynę. Nikt nikomu nie gro... Czekaj, ktoś mu groził? Musiałem ochłonąć, przyjaciele. To ty tu jesteś agresywny. Ja nie jestem agresywny, ty jesteś. Jak mi groziliście. Ale my ci nie groziliśmy, bo... Gdyby to był prawdziwy Mikołaj, a nie jakiś cholerny podrabiany, to byście dostali prezenty. Ale że to jest zwykły przewieraniec, któremu się trochę przytyło, no to... Ej, kto to mówi? Ale co? Co? No była tabliczka gruby na dole, nie? No to właśnie, no, właśnie. No to jesteś tutaj. Ty też. Masz ksywkę gruby? Przepraszam, to wszystko. Oła. Ty byłeś, co? Ja chcę prezent. Powiedział coś o głównym powodzie bicia. Patrz go. Głównym powodem bicia. Tak, patrzę ci prosto w oczy. Chcę prezent. Prezent tu nie będzie. O. Co? O. Co? Czy ty spróbowałeś? Co? Ja nie miałem z tym nic wspólnego, Mikołaju. To on. Ja mu daj rózgę. Spalam to wszystko. Parzy. A to sobie wezmę do domu. Tak? Znaczy, ja nie wierzę Mikołaja, tak? Więc no, to jest zwykły przebieranie. Ale prezent chcę. To jest zwykły przebieranie. Ja byłem grzeczny. Ja też byłem grzeczny. Przecież napisał, że to no właśnie. Twoja wina. Nie, no ja zorganizowałem Wigilię. Masz chlebek. Co on kombinuje? O! Co to? O! Ej, czekaj, zielone... O! Dobra. To... Węgiel? Co? Ja swojego nie mogę otworzyć. Węgiel? Czy on nam każe kopać? Słuchaj, panie. Ej, bo mi się smutno zrobiło. Aha. Daj im prezenty, albo posadzę twój łeb nad moim przyszłym kominkiem. Ale ja byłem grzeczny. Ja sobie to biorę. Ale mógłbyś go nie okradać, jak chcemy go przekonać, że byliśmy grzeczni. No właśnie. Znaczy ja mu grożę, bardziej przekonuję. No oni... Ja nie mam z tym nic. Ej, no ja mogę, żeby jest to prezent, no! Ja to robię w imieniu wyższego dobra. Ale ja byłem grzeczny. Ja też byłem. Posłuchaj mnie, grubciu. Z chwilą go ukradłeś. Daj im prezenty, albo twój łeb zagłosi nad moim nowym kominkiem. Mieszkasz w namiocie, stary. Powiedziałem nowym kominkiem. Tak, doprawdy. Story, ja ci przypominam, mieszkasz w namiocie. Zanim się dorobisz kominka, trochę minie. Zadzwonię do twojej żony. O! Shots fired! Chyba się trochę speszył! No i co teraz, cwaniaczku? Trochę mu jedzie? Nie masz już... No właśnie, bo jest u mnie! Nie, I'm done. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Wychodzę. Ja byłem grzeczny, Mikołaju, trzymaj się! Wesoły świat! Ale dasz im prezenty, nie? No powiesz, no dasz im prezenty. No co jest pewne? Mam nadzieję, że te białe plamy na swojej broży to jest mleko. Jak to nie dostanę nic nigdy? Dostałem od twojej żony. Ale mam przewalone. Chłopaki! Radzę, no. Są, ty go wyzywałeś. Chłopaki, wypłynęliście już? Wypłynęliśmy. Tak. O cholera. Ej, rzucicie coś? Masz. Dzięki. Masz radę. No cóż, ja próbowałem go... Poczekaj, zagryzłem. Próbowałem... Gdzie oni są? Tam są. Próbowałem go, chłopaki, przekonać do prezentów, ale skończyło się, że gadałem o jego żonie. Gratuluję, stary! Świetnie rozegrane. Dlaczego wiem, co teraz zrobię? Zamach. Nagroda dla dyplomaty roku, masz! Ja jestem... Albo tak. Ja jestem dyplomatą, ja jestem... Stary, ja mam plan. Ja mam plan, co zaraz zrobię. Czekaj, to jest dla ciebie, to jest twój. Nie, chłopaki. Prezent, chłopaki. To jest twój prezent. Chłopaki. No? Zamach na Mikołaja. No...
To pewnie jest to dobry. Przyszłe święto. Ej, to jest najlepszy plan, jaki może być. Moje! O to. A to o. Moje. A dla mnie nic nie ma. Ciekawe czemu. Dobra. Ciekawe. Czas zrobić TNT. Ej, ale nie w moim domu. Wysadzę tego grubasa w powietrze. O. Jakie chamskie dzieciaki. Jeden dosłownie chciał cię mieć. A drugi, no drugiego to broniłem, ale no. Cały świat, dzięki za prezent. To za cholerny grubas. Pogadam co z jego żoną, pogadam. No. Przy następnych odwiedzinach! Wszystko okej, okay, Grizu? Nie. No właśnie tak, jakbyś potrzebował pogadać, to wiesz, dzięki. Jakbyś potrzebował pogadać, masz to skórę. Wiesz, to się nie krępuj. Masz skórę, a ty masz jeszcze krebek. Dzięki, dzięki. O, nowy miecz, śmiało. O, masz jeszcze shukerboxa. Widzisz? O, ja prezent daję. Prezencie. Diamentowy. No teraz widzicie przysługę, skoro dałem wam prezenty. Ty zbierasz piasek, ty zbierasz gunpowder. I widzimy się w jego... Oddaję prezenty. To? Nie no. Słuchaj, jakby porównanie. Mikołaj dał mi diamentowy miecz, ty dałeś mi żelazny. Nie masz startu, no przykro mi. Dał ci diamentowy miecz?! Mi też dał. Ej! A to co powiesz, że ja ci nigdy nic nie dałem? Książki. Co? A to powiesz, że ja ci nigdy nic nie dałem? No, teraz dał mi on. Ty sprzedajna! Oj! Oj! Złysłowa mi się cisnęły! Z kim? Z kim jak z kim? Ale z Mikołajem ja nie chcę zadzierać. Bo już wiem, kto będzie moim miasteczkiem celem. Koledzy, bawcie się teraz dobrze, cieszę, że dostaję ten miecz. Ja sobie idę od nie, no. Was. Dobra, będziecie słyszeć wybuchy w nocy, to nie ja. A raczej to będzie on. Cholerny grubas. Wsadzę TNT do jego cholernych ciasteczek. Ale... Słyszałem to? Bo siedzę u ciebie, bo u mnie jest namiot! Siedzisz u mnie. No właśnie, bo u mnie jest namiot! No, słuchaj. Trzeba było być grzecznym, może byś dostał dom w prezencie, kto wie? Ta? 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 Ja jestem grzeczny, ja jestem najgrzeczniejszą osobą na świecie. A czemu nie dostałeś prezentu? Ja jestem ponad prezenty. Okej. Okay. Ja jestem ponad Mikołaja. No. No to skoro ci nie jest szkoda, to chyba nie ma problemu, nie? No nie, właściwie to nie jest. Ja tak mam jeszcze diamenty, więc mnie nie jest szkoda. No ja też mam sobie. No i super, no i widzisz, i fantastycznie. Cholerny grubas. Wiesz co, ja jestem zdenerwowany, mam do siebie prośbę. No. Kończ ten ucznik za mnie, dawaj, jestem kamerą. To po raz ostatni wesołych świąt, widzowie, trzymajcie się. Oj, przepraszam, kamerę opuściłem. To ten, trzymajcie się do następnego odcinka, który będzie u mnie na kanale. I ten, no. Na razie, papa. Oj, dobra, pieniądze zostawię tam gdzie zwykle. Co? No, słyszeliście go, widzowie, następny odcinek będzie na jego kanale. Podejrzewam, że jutro, nie pamiętam nawet jaki dzień jest jutro, ale to nieważne. Zapraszam na odcinek na kanale Lokara, zostawcie lajka, zostawcie suba, jak nie zostawiliście, chociaż jeżeli nie zostawiliście u niego, a zostawiliście u mnie, to no, nie zdziwię się, jak Mikołaj przyniósł wam fajny prezent. A ja się zaraz wybiorę. Ale ja mu nie daję prezentu. Możesz mnie zostawić, a ja się wybiorę. I wysadzę tą jego kryjówkę.